nie, no nie, no tak nie może grać. Kosmalski znów wychodzi. Kosmalski, batata w ślizgiem. No tym razem. I batata, odbita piłka i 1-0 dla Widzewa w 18 minucie. A Sergio Batata najskuteczniejszym piłkarzem Widzewa w tym sezonie. Dobra akcja Widzewa. Prowadzona ze skrzydła, dośrodkowanie, źle wybita piłka i Batata, który nie czekając pierwszej piłki prostym podbiciem celnie. Myślę, że Pyrajski mógł ten strzał obronić. Po 4 latach motora pasowego z klasy za Pawła Kowalskiego był to trzeci, jak do tej pory ostatnia. Batat. Nie bardzo ma co zrobić z tą piłką. Schowani Lublinianie za plecami. Niezłe dośrodkowanie. Będzie trzeci gol. Tak, 89 minuta. Najszczęśliwszym zawodnikiem na boisku Brazylijczyk Sergio Batata. To co nierealne stało się faktem. Chyba sam Franciszek Smuda nie może uwierzyć. Przebieg wydarzeń w dzisiejszym meczu z Polonią przypomina się spotkanie sprzed kilku lat, gdy Widzewiacy walczyli o Mistrzostwo Polski na Łazienkowskiej z Legią. Wtedy też w ostatnich minutach rozstrzygnęli na swoją korzyść losy spotkania, wygrywając 3-2. Dziś w takich samych rozmiarach pokonują Polonię. Tata do niżnika. Gdzieś tam chyba nie było w ogóle kontaktu między Matuszkiem a Giuliano. Giuliano to sprytnie wykorzystał. Prezent od arbitra. Czy będzie ten prezent wykorzystany? Batata szykuje się do strzału. Najskuteczniejszy piłkarz Widzewa w tym sezonie. Ma już 4 bramki na koncie. Przed tygodniem nie wykorzystał świetnej sytuacji w Jaworznie. A teraz Matuszek bliski był obronienia tego strzału. Piłka ląduje jednak w bramce w 65 minucie. Szczęście z ale czym, bo dzisiaj Widzew na pewno jest lepszy, dlatego prawdopodobnie. Gdzieś tam chyba nie było w ogóle kontaktu między Matuszkiem a Giuliano. Giuliano to sprytnie wykorzystał. Prezent od arbitra. Czy będzie ten prezent wykorzystany? Batata szykuje się do strzału. Najskuteczniejszy piłkarz Widzewa w tym sezonie. Ma już 4 bramki na koncie. Przed tygodniem nie wykorzystał świetnej sytuacji w Jaworznie. Matuszek bliski był obronienia tego strzału. Piłka ląduje jednak w bramce w 65 minucie. Szczęście z Jaleczyn, bo dzisiaj Widzew na pewno jest lepszy, dlatego prawdopodobnie. Batata, 44 minuta, Batata, 2-0. Ucichły stadion w Białymstoku, a ta kołyska dla dziecka Bogusława wyparły od wczoraj szczęśliwego ojca. Przed tą kolejką Jagiellonia była jedyną drużyną, która w tym sezonie na własnym boisku nie straciła na... Zawsze... Zadowolony, taki bramkę strzeliłem w końcu minuty, że dało się połączyć na Widzew. I jestem zadowolony, że nasza drużyna, druga połowa, bardzo dobrze graliśmy i jestem bardzo zadowolony, że połączyć tutaj na Widzew. W 70 minucie było 2-0 dla Polonii. Spodziewałeś się, że to może się tak diametralnie odwrócić? My rozmawialiśmy na boisku, a my wszyscy powiedzieli, że musimy dalej, że można być. Już na przegraliśmy mecz. I taki był, wiesz, graliśmy tak na stawiającego miejsce napastnika. Batata do Kaliszewicza. Nożny. Andrzej, kto dzisiaj faworytem?
od ręki Brazylijczyka. I dewiaty, Grzelak. Ogromne zamieszanie, był tutaj Batata i jest 1-0. Brazylijczycy wykonują oryginalny taniec, a Batata w tym sezonie staje się najlepszym strzelcem łódzkiej drużyny. Zdobył gola tydzień temu w meczu przeciwko warszawskiej Polonii. Zdobył gola również tutaj w Płocku. Na pewno ucieszy się nowy sponsor Widzewa. Widzew wczoraj podpisał 3 miesiące. Długa piłka tam w stronę napastników, ale tym razem Batata. Obronił swój zespół przed utratą gola. To byłaby prawdziwie brazylijska bramka. Kto wie, czy nie bramka roku. Ale Miś daje Szczecinianom gola, który być może zapewni prowadzenie. Pogubiła się obrona zespołu Kości. W meczu Pogoń wygrywa 2-1, a bohaterem spotkania niewątpliwie jest Sergio Batata. Byłem w trudnej sytuacji, a półtora miesiąca i dzięki Bogu, że ja wróciłem na plac i pomagał naszym. Ronaldo, nasci no Rio.